Dźwignia prosta na staw łokciowy, zwana balachą. Przechwytuję nadgarstek przeciwnika. Mogę też złapać za kimono, jak mu wygodnie. Teraz druga ręka pod jego ręką. Łapię za triceps. Lepiej moim zdaniem jest łapać za triceps niż tutaj za materiał. Różnie się ręka wkłada. Poza tym ta wersja będzie się też przydawała w walce bez kimon. Tak? Czyli złapałem nadgarstek, złapałem triceps, mogę sobie podnieść trochę gardę, żeby go ściągnąć do siebie. Teraz jak ściągnę go do siebie, przeprowadzę rękę w bok. Jego łokieć musi być po drugiej stronie mojego ciała. Jeżeli wyobrazimy sobie linię przechodzącą przez moje ciało, to ten łokieć powinien się znaleźć po drugiej stronie. Tak? Raz, dwa. I teraz na tym etapie chcemy, żeby przeciwnik był blisko mnie, żeby się nie odsuwał i żeby się nie wyrywał. Najlepiej będzie złapać go za głowę i przytrzymać. Czyli ręka, która trzymała za triceps, nadal tam trzyma, a ręka, która trzymała za nadgarstek, łapie za głowę. Po stronie atakowanej ręki opieram stopę na biodrze i pilnuję, żeby kolano dociskało jego bark. Nie mogę tego zrobić w ten sposób, bo zostawiam mu za dużo miejsca. Staram się nie zostawiać mu tutaj miejsca. Dociskam bark i w tym samym czasie druga stopa wykonuje ruch tak, jakbym chciał piętą kopnąć go w tył głowy i skręcam ciało tak, żeby ułożyć się równolegle do jego ręki. Cały czas staram się ściskać go między nogami. Ta noga pracuje w dół, ta noga zamyka jego bark. Teraz już wystarczy zepchnąć mu głowę, ustawiając piszczele równolegle i kolana ściskając ze sobą. Przechodzę do kontroli nadgarstka. Ustawiam kciuk do góry. Odpycham nogami od siebie i w dół, a biodra podnoszę do góry.